osoby, które mieszkały w Norwegii, czy gdzieś tam pracowały, czy w Szwecji, mówią, że właśnie klimat jest odczuwalny. Czy budynki wyglądają tak jak tam, że czują się naprawdę jakby wjechali do Skandynawii, gdyby nie to, że jest trochę cieplej, chociaż lata w Norwegii potrafią być bardzo gorące i duszne momentami. Taniej niż w Norwegii. Przede wszystkim taniej niż w Norwegii. Przeglądaliśmy różne oferty w internecie, przede wszystkim zgłosiliśmy się też do agencji nieruchomości, która niestety nie była w stanie nam pomóc. Nie potrafili, nie wiedzieli, o co nam chodzi. I to miejsce na nas czekało. No zakochaliśmy się na wyjazdach, na podróżach do Norwegii, czy generalnie do Skandynawii. Zakochaliśmy się w tym stylu skandynawskim. Nawet był swego czasu pomysł, żeby wyemigrować tam. Stwierdziliśmy, że przenosimy to tutaj. Nam podobał się styl życia Norwegów. Mieszkanie w lesie, ukryci gdzieś od świata, właśnie kilometr ścieżką do lasu się jedzie, nagle stoi domek. Tego nie bylibyśmy w stanie zrealizować, bo na początku trafilibyśmy przede wszystkim do miasta, a tego chcieliśmy jak najbardziej uniknąć. Dzięki pomocy rodziców mogliśmy sobie pozwolić na zakup tego miejsca i w tej chwili już rozwijanie go, bo gdybyśmy mieli sami od zera zacząć, no to wiadomo, to by było niemożliwe. Oczywiście dużą pomocą okazały się też banki i kredyty, które bardzo chętnie dają, także no niestety teraz trzeba będzie to spłacać. W tej chwili teraz już nie chcą. Staramy się, żeby to było miejsce dla każdego, no, dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, dla normalnie osób dorosłych, ale również dla seniorów. Zapraszamy generalnie wszystkich. Przedstawiam tutaj ten największy, taki z największym porożem renifer, to jest Sven, jedyny samiec w zagrodzie, a tamte dwa pozostałe reniferki to są samice i właśnie tutaj ten renifer bez poroża to jest Elza, a ten w tyle, który tam troszeczkę od nas odszedł dalej, to jest Sigrun. No i tak sobie tutaj żyją już blisko rok. Teraz myślę jest im najprzyjemniej, właśnie gdzie jest duży mróz, to jest dla nich największa, najlepsza frajda, najlepsze warunki, ale myślę cały rok jest im u nas dobrze, bo co już obserwujemy wszelkie tutaj jakieś zabawy, gonitwy. To są kuce fiordzkie, popularnie właśnie ze względu na rozmiar nazywane już końmi fiordzkimi, to jest rdzenna rasa skandynawska, typowo norweska. To są konie wikingów, także rasa jest bardzo stara, tak zwana pierwotna. Żywy się przycina na wiosnę, żeby właśnie podkreślić kolory, bo jak widać one w środku mają pasek czarnego, a po bokach ta żywa jest biała, tak samo na ogonie. I ta pręga grzbietowa ciągnie się przez całą długość zwierzaka, że tak powiem. To jest też właśnie gwarancja tego, że koń jest dobrej krwi. Teraz tego też nie zobaczymy, ale latem mają pręgi na nogach, jak zebra. Także można te zwierzaki generalnie oglądać, podziwiać całymi dniami. My wielokrotnie jeszcze odkrywamy jakieś tutaj ich zabawy, renifery, na przykład ganiające się po zagrodzie i bawiące się w gonito. To jest po prostu super atrakcja. Pomimo, że mieszkamy z tymi zwierzakami już na miejscu od tego około roku. Myślę, że wioska norweska w Polsce to dla Polaków jest też fajna propozycja, dlatego że wszystko dookoła tworzy klimat skandynawski, czy konkretnie norweski, a jest tu jednak cieplej niż w tej Norwegii. Ludzie, Polacy generalnie lubią, jak jest im bardzo ciepło i mogą się poopalać, także latem super miejsce. Mamy na norweskie nazwy uliczek, norweskie nazwy domków. W przyszłości chcemy też zrobić takie fiszki z informacjami, jak dana rzecz, czy dany budynek, czy przedmiot nazywa się po norwesku, także na pewno język norweski, ale też kulturę. Mamy takie tablice informacyjne, gdzie można sobie poczytać mniej więcej o Norwegii. Takie ciekawostki wybrane. Można się przejść z przewodnikiem, czyli z nami albo rodzicami, którzy też są pasjonatami Skandynawii, którzy chętnie opowiedzą o tym. Zdarza się, że można nas spróbować tradycyjnego norweskiego sera brunost. To jest ser w kolorze brązowym, który jest słodki i jest typowym dodatkiem do kawy, podawany na ciemnym chlebie. Nieraz nawet z dżemem truskawkowym. No to jest smak, którego tutaj nie znamy, bo tego sera praktycznie poza Norwegią nie da się kupić. Jeszcze nie mieliśmy tu żadnego Norwega, ale wiemy, że nasze zdjęcia dotarły do Norwegii i dużym zainteresowaniem Norwegów cieszyła się nasza wiata na śmieci. Ponieważ to był pierwszy budynek, który był zbudowany na zakładkę, technologią na zakładkę. I stwierdzili, że właśnie tak wyglądają domki w Norwegii, budyneczki gospodarcze, które są małe, właśnie w ten sposób zbudowane, także to cieszyło się dużym powodzeniem, co nas osobiście trochę rozbawiło. Generalnie tak, chcemy dobudować domków więcej, żeby zwiększyć właśnie tę bazę noclegową. Chcemy mieć nowe zwierzęta, żeby tutaj naprawdę dzieci mogły więcej tych stworów zobaczyć, coś nowego zobaczyć.
Chcemy więcej atrakcji zrobić, jakieś place zabaw, zewnętrzne siłownie takie, że mamy co robić.